Inicjatywa jest fantastyczna z wielu powodów. Pierwszy to oczywiście to, że młodzież z podstawówki ma okazję dowiedzieć się więcej o Unii Europejskiej i dotknąć tej Unii Europejskiej, bo organizatorzy to są młodzi ludzie, którzy dotknęli tej Unii, to znaczy skorzystali z programów, to znaczy byli, to znaczy widzieli, to znaczy mogą się dzielić. Jest to też fantastyczna inicjatywa ze względu na termin, bo 12 listopada, okolice 11 listopada i ja zawsze będę mówić, że Unia Europejska to jest wolność, a 11 listopada to jest dzień, kiedy świętujemy wolność. Więc bardzo się cieszę, że właśnie w taki sposób patriotyzm tutaj wybrzmiewa w naszej szkole, młodzi uczą młodszych. To jest konkurs Poznaj Unię Europejską, w którym chcieliśmy ósmoklasistom, czyli tak naprawdę naszym młodszym koleżankom i kolegom przybliżyć to, jak działa Unia Europejska i jak wiele dla nas znaczy. W dzisiejszym konkursie bierze udział 33 osoby z ósmych klas z opolskich podstawówek. I tak jak już mówiłam, chcemy przybliżyć im to, jak działa Unia Europejska, bo my jako licealiści z dwójki bardzo dużo zyskaliśmy dzięki Unii Europejskiej. Wszystkie wyjazdy, czy wiele wyjazdów, gdzie poznawaliśmy parlamenty i tak dalej, to są konkursy darmowe, w których myśmy wygrali te wyjazdy. No i chcieliśmy zapalić też młodych do tego, że warto próbować i żeby się nie bać. O przyszłości zawsze należy pamiętać, aby wyciągać z niej odpowiednie wnioski, uczyć się na jej błędach, aby nie powielać pomyłek przeszłości. Dlatego właśnie uważam też, że o historii Unii Europejskiej, jej początkach i to, jaki charakter przyjęła ona obecnie, należy pamiętać, ucząc się o jej przeszłości, poznając jej obecny charakter, będziemy wiedzieć, jakie decyzje w związku z nią podejmować również na przyszłość. Uczniowie w szkole podstawowej, z tego co zdążyłem do tej pory zauważyć, posiadają pewną podstawową wiedzę o Unii Europejskiej, a przynajmniej zdają sobie sprawę z tego, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, ale jeśli tak wejść głębiej, to w ramach lekcji szkolnej należy ich dokształcać o tym, jak dokładnie Unia funkcjonuje, aby oni też na przyszłość wiedzieli, jak obracać się wokół tych unijnych instytucji.